Radio Wnet, www.wnet.fm. Janusz Szewczak w wypowiedzi dla portalu W Polityce stwierdził: po słowach Trzaskowskiego prezydent powinien rozważyć możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W kontekście dzisiejszej wypowiedzi prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, kandydata na prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, o tajnym porozumieniu między jego partią a Komisją Europejską dotyczącego ewentualnego zamrożenia pieniędzy dla Polski do czasu zmiany rządu w Polsce, wydaje się, że tego typu oświadczenie ma znamiona informacji o możliwości popełnienia przestępstwa zdrady stanu, stwierdził poseł Janusz Szewczak w rozmowie z portalem W Polityce.pl. I właśnie Janusz Szewczak jest teraz naszym gościem. Co ten Trzaskowski nawyrabiał? No, nie wiadomo, czy to jest tak, nie, że tak powiem, tak głupi człowiek, który nie wie, co w ogóle mówi, czy też ujawnił po prostu kulisy jakiegoś spisku, jakiegoś tajnego porozumienia, o którym nie wiemy, rozumiem, że nie wie również ani pan prezydent, ani rząd, ani nasze służby specjalne, bo powiedział, że te pieniądze na razie są zamrażane, ale jak oni wrócą do władzy, to zostaną odmrożone, że oni dzięki ich działaniom taki jest dogadany, jest jakiś deal. Pan Schetyna posunął się w jednej z wypowiedzi do tego, że stwierdził, że politycy obecnej koalicji rządowej to targowica. No, ci ludzie z Platformy, oni już, panie redaktorze, oni już nie rozumieją słowa kłamstwo. One już tak genetycznie mają jakby według mnie w tym kodzie genetycznym to kłamstwo wbudowane, że nie rozróżniają prawdy od kłamstwa po prostu. Oczywiście targowica w Polsce jest kontynuowana w totalnej opozycji na całego. No, przecież to, co powiedział polityk Platformy, pan Trzaskowski, przecież były minister, były eurodeputowany, szef sztabu pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tak jest. Więc nie jakiś tam, prawda, młody polityk, który nie wiedział, co powiedział. To jest sprawa niezwykle poważna. To jest sprawa, którą powinien się moim zdaniem i zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest kwestia pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. No a poza tym jest rzeczą zadziwiającą, że władze po prostu nic o tym nie wiedzą. No może jest jakiś rzeczywiście dogadany, tajne porozumienie, które mówi, że tym Polakom, Węgrom na przykład to nie dawać pieniędzy. Ja przypomnę taką wypowiedź wiceprzewodniczącego Verhofstadta, kolejnego, bym powiedział, nieodpowiedzialnego faceta, który opowiada o bredniach, o 60 tysiącach faszystów na Marszu Niepodległości, który powiedział swego czasu, nie tak dawno, że pieniądze z Unii powinny trafiać tylko do rządów, które mają liberalne rządy i liberalny charakter. Natomiast tych konserwatywnych to właściwie można by zagłodzić, nic nie da. Więc być może jest coś na rzeczy, a byłaby to rzecz niesłychana, bo to by było oczywiście naruszenie również traktatów unijnych, porozumień unijnych, no, norm. Bym powiedział, to jest, jeśli to, co mówi Trzaskowski, jest prawdą, to oznacza złamanie zasady praworządności w Unii Europejskiej. Że opozycja dogaduje się z nieformalnie z biurokratami unijnymi i coś knują przeciwko polskiemu państwu, czy węgierskiemu państwu, prawda? Bo to, nie wiem, tu mowa była o Polsce. Sytuacja niesłychana i to w kontekście wizyty Timmermansa, prawda, w Warszawie, który był dość mało, bym powiedział, rozmowny tym razem. Może i on się trochę wystraszył tej deklaracji pana Trzaskowskiego, bo to również w bardzo złym świetle stawiałoby Komisję Europejską oczywiście. No a pan Donald Tusk przecież tam dba o polskie interesy. No tak. Chce wytoczyć proces panu Jakiemu o to, że po meczu Niemcy-Meksyk pan Jaki sugerował, że Donald Tusk będzie smutny, bo jego wybrańcy przegrali. No, myślę, że chce przykryć tą sprawę Trzaskowskiego. Donald Tusk się zorientował, jak poważna jest to wpadka i jak ona odsłania zakulisowe działania właśnie targowicy, wrogów Polski, nienawidzących ewidentnie Polski, bo przecież to, co wygaduje pani Thun, co czyni pan Michał Boni, pan Scheinfeld i koledzy z Platformy jego obywatelskiej, no to pokazuje, że oni po prostu robią wszystko, żeby zaszkodzić polskiemu państwu dzisiaj.
I to nie jest przecież szkodzenie rządowi PiS-u, jak oni mówią, tylko już wyłącznie szkodzenie Polakom i polskiemu państwu i te głosowania, które tam oni się mylą, prawda? Mylą się. No ale pan Tusk od początku... Przypomnijmy, że duża grupa posłów Platformy Obywatelskiej głosowała przeciwko stanowisku Polski w sprawie ustaw dotyczących pracowników delegowanych. Tak, no a pan Donald Tusk prowadzi od początku konsekwentną, bym powiedział, zajadłe takie szkodnictwo antypolskie w Brukseli. Ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski w sposób niedopuszczalny dla wysokiego urzędnika państwowego. Zawoalowany sposób wspierał przecież ten pucz grudniowy w 2016 roku. Mówił o jakichś grudniach, prawda? No, pamiętajmy, że swego czasu mówił o tym, że przez rząd PiS... Nawet przybył do Wrocławia, żeby tak, ewentualnie kierować jakimś rządem. Tak jest, tak. Ocalenia Platformy. Ocalenia koryta, tak. Natomiast no, wyraźnie widać, że próbuje tym jakąś tą historią śmieszną w sumie, bo przecież te memy to są rzeczy no trochę na pograniczu jakiegoś, prawda, żartu, satyry. Przykryć sprawę Trzaskowskiego. Ja uważam, że ta sprawa nie powinna się rozejść po kościach, dlatego że to by był dowód na to, że w Polsce działają jakieś dywersyjne ośrodki sabotażowe. Ja przypomnę też deklarację swego czasu minister obrony narodowej Niemiec, która mówiła o tym, że będą wspierać te siły właśnie, które szerzą jakąś sabotaż, dywersję, czy jak to ono właściwe. Siły proniemieckie. Tak, wspierające Platformę Obywatelską. No, Platforma u zarania miała też te powiązania z Niemcami, z finansowaniem Niemiec, mówił o tym. To się nazywało Volksdeutsche. No tak, tak to się nazywało. Myślę, że my musimy zacząć używać tych normalnych słów, które kiedyś Polacy używali, jak zdrada, jak Volksdeutsche, jak zaprzańcy. No, dzisiaj się wstydzimy, prawda, tak. Intelektualiści to tak uważają, żeby dobrać właściwe słowo, żeby może nie powiedzieć pederasta, żeby nie powiedzieć, prawda, murzyn, bo to już w ogóle jest skandal. No właśnie w Szwecji niedawno zawieszono dotacje dla ponad 20 polskich organizacji emigracyjnych za to, że opublikowano w jednym z periodyków artykuł profesora Andrzeja Nowaka, w którym użyto słowa rasa i murzyn. No tak. Ten świat, a zwłaszcza szwedzkie władze, które dzisiaj rządzą, ale które mam nadzieję, że się zmienią po najbliższych wyborach, to jest nie tak odległy czas, no kompletnie zidiociały, można powiedzieć. To, co tam się wyczynia w kontekście poprawności politycznej w Szwecji, doprowadza do tego, że dzisiaj Malmö jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miast, gdzie kobiety wieczorem boją się wyjść same do kawiarni czy do restauracji, bo zorganizowane duże grupy młodych muzułmanów czy czarnoskórych po prostu leją na lewo i prawo, jeśli tylko na tym się kończy. Liczba gwałtów rośnie niesamowicie. No w ogóle można powiedzieć, że ten establishment europejski, zwłaszcza Unii Europejskiej, podupadł w takim stopniu i moralnie, bym powiedział, i etycznie, i jakoś tak nawet zdroworozsądkowo. Coś tam tych Niemczech zaczyna się burzyć, część społeczeństwa, że już jednak dość tego multikulti, tych idiotyzmów. Tak, to włoski rząd niespodziewanie jednak nowy rząd postanowił zablokować już porty włoskie, już nie będą przywozić sobie dowolnej ilości emigrantów na statkach finansowanych przez Fundację Sorosza, więc troszkę się zmienia, niewątpliwie, ale widać wyraźnie, że ta Unia, jakby jeszcze ci eurobiurokraci unijni, którzy tak obrośli tłuszczem, wie pan, bo to są takie apanaże finansowe, nieprawdopodobne dla śmiertelnika zwykłego w Europie czy w Polsce, to są kwoty po prostu dziesiątki tysięcy euro wypłacane tym urzędnikom. Oni tak obrośli tuszem, że oni w ogóle nie widzą tej rzeczywistości, a są z drugiej strony tak zakłamani, że uważają, że są tak genialni, że właściwie nic się nie może zdarzyć bez ich udziału. I stąd na przykład obecnie dużym problemem Unii Europejskiej jest chęć likwidacji plastikowych słomek do drinków. To jest problem równy, no, ze względów czy się ekologicznych, ze względów ochrony środowiska i tak dalej. A jednocześnie toleruje się zażynanie
zablokowanie przez Niemców polskich przewozów kolejowych, co powoduje, że setki, o ile nie tysiące tirów codziennie wyjeżdża na drogę, bo rozwala się PKP Cargo. No tak, no tutaj tej uczciwej konkurencji, tej swobody. Taka ekologia. Tak, takiej swobody przepływu też tych usług zdecydowanie nie ma. Robią wszystko, żeby to się nie powiodło. No, trochę mają kłopot pani Merkel z panem Macronem. To oni się naradzać będą w najbliższych dniach. Premier Morawiecki jedzie dzisiaj do Berlina też. No, mają kłopot, bo ich tam też pan prezydent Trump trochę zaczyna szczypać, prawda? Rozważane są również cła na niemieckie samochody w Stanach Zjednoczonych. To by zabolało. To by bardzo zabolało. Niemcy zaczynają sobie zdawać sprawę, że nie da się tak zdominować całej Europy i jednocześnie walczyć na froncie ideologicznym, ideowym ze Stanami Zjednoczonymi. To jest sprawa również oczywiście kwestii sankcji gospodarczych, sankcji europejskich nakładanych i na Rosję, i na firmy europejskie, które będą ewentualnie chciały dalej handlować z Iranem. A tutaj stanowisko Amerykanów jest jasne, że dość, że te sankcje będą. No, można powiedzieć, gotuje się dosyć mocno w tym kotle europejskim. I tu Polska paradoksalnie, jeśli zachowa, bym powiedział, taką pewną stanowczość, godność pewnych ruchów, pewnych działań. Ale czy zachowa? Właśnie. No, tak. Czy zachowa? No właśnie. Bo zaczyna to wszystko wyglądać na taką rejteradę. Zaczynamy mówić innym głosem, zaczynamy wyciągać ręce do zgody na siłę, kiedy z tamtej strony ręki do zgody nie ma wyciągniętej. Zaczynamy łagodzić retorykę. Czy to nie wygląda na jakąś zmianę generalną w polityce dobrej zmiany? No, ja jestem takim twórcą tego powiedzenia, że nie głaszcze się głodnego krokodyla, nie wyciąga się do niego ręki, bo to się wcześniej czy później kończy odgryzieniem tej dłoni. Pamiętamy też takie mocne, ważne przecież historycznie przemówienie ministra Becka, prawda, w czasie przed wybuchem wojny 1939 roku. Pamiętamy słowa Churchilla, że można mieć i wojnę, i hańbę. I, no, i trzeba zdecydować, czy mieć po prostu i konflikt, i wstyd. Właśnie. To jest decyzja trudna, niewątpliwie, ale jeśli chcemy, żeby nas szanowano, to oczywiście musimy się szanować sami przede wszystkim, prawda? I tutaj Polska, wydaje mi się, dała bardzo wiele dowodów jakiejś takiej elastyczności, kompromisu, chęci kompromisu, zgody. Nawet bym powiedział, przecież dokonaliśmy tych zmian w reformie systemu wymiaru sprawiedliwości. No ale nie może być tak, że ten kompromis ewentualnie z Komisją Europejską to ma polegać na tym, że nie będzie żadnej reformy właściwie. To tak powinno być. Tak. I wtedy będzie dobrze. A słyszałem jeszcze taką złośliwą, no przyznam, złośliwą recenzję obecnej sytuacji, że mamy naczelnika. Naczelnik ma nie jednego nawet swojego Sławoja Składkowskiego, ale żeby był jakiś Prystor czy Wieniawa Długoszewski, to nie zauważono. No, to rozumiem, że trochę tak tam pan też redaktor pije do programu, który jest realizowany z pewnym, bym powiedział, no, słabością, czyli Cela Plus. Na przykład. No, to też jak gdzieś spotykam się z ludźmi, to w terenie, czy no, z wyborcami, to oni mi też mówią, no właściwie, to winni, czy nie winni, czy ta Gronkiewicz to już nie powinna tam być dawno zamknięta, się pytają ludzie. No to są trudne odpowiedzi rzeczywiście. No na przykład w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej, jednej z największych firm Skarbu Państwa, wiceprezesem jest przyjaciel Rostowskiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, pan Wojciech Kowalczyk, który pisał program restrukturyzacji górnictwa dla rządu pani Kopacz, co nie przeszkodziło mu pisać taki sam program dla rządu pani Beaty Szydło, a potem lotem motyla oddalił się od
od górnictwa i siedzi w Polskiej Grupie Energetycznej za spore pieniądze. To przykład dobrej zmiany? No chyba jednak nie. No to wygląda jakiś nietykalny minister zupełnie. Natomiast myślę, że no niestety jest więcej takich przykładów niestety personalnych. Niestety jest więcej. Więcej spotykam też takie osoby, które mnie zadziwiają, że one jeszcze funkcjonują w ramach dobrej zmiany. Na pewno to jest, na pewno te kwestie personalne są zawsze najtrudniejsze. Można się zawieść nawet na człowieku zaufanym, wydaje się, i a co dopiero na przyjacielu Wincenta Rostowskiego? A co dopiero na kolegach Jana Wincenta Rostowskiego, który mam nadzieję będzie gwiazdą komisji tak, śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. To można powiedzieć, że jest jeszcze jakby wiele do sprzątania w tym naszym domu, czy mówiąc, jest w ojczyźnie rachunek krzyw jeszcze. Ale tak, to jest piękne słowa Broniewskiego. Natomiast dobra zmiana, i tu mówię do pana posła również, nie miej złudzeń, jeżeli tamci ludzie Trzaskowscy, Schetyny wrócą do władzy, to w ciągu 10 minut nie ostanie się nikt, kto chociaż pomyślał, że dobra zmiana jest dobra. Ja myślę, że włącznie ze sprzątaczkami. Włącznie ze sprzątaczkami tak. Nastąpi rzeź. Tak jest, tak jest. Którą zresztą zapowiadają miłosiernie tu i ówdzie w Radiu Tok FM i w różnych innych miejscach, tak, gdzie odreagowują. Tak, straszą, jak to będą oni z tych sędziów nawet tam, prawda, likwidować, tak. Usuwać i tak dalej. No ja nie rozumiem tej litościwości. Może jakoś, nie wiem, wie pan, ja trenowałem judo przez wiele lat, no tam jednak te zasady były proste, fundamentalne, zasady honoru, zasady fair play, ale bezwzględnej tej walki, dążenia do zwycięstwa. Ktoś musiał wygrać, a ktoś musiał przegrać. Nie było takich możliwości. Nie było możliwości kooptacji w trakcie walki. Tak jest, nie było też możliwości zmiany reguł gry w czasie walki i tak dalej. No, myślę, że u sportowców są takie wyrobione jednak cechy widzenia bardziej ostro, bardziej jednoznacznie. To oczywiście nie jest tak, że ludzie nie mają prawa, bym powiedział, zmieniać poglądów. Tak, i do naprawiania. Tylko, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów, ale z drugiej strony mówią, ale świnia robi to zbyt często po prostu. Tak, ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że o ile do Prawa i Sprawiedliwości tak łatwo się nie dostać różnym PSL-owcom i innym typom, to do partii pana Gowina gremialnie wszyscy się zapisują. I natychmiast na posady. No, trzeba pamiętać, że pan Gowin przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej. Tak, jednak. I był tam ministrem sprawiedliwości. Był tam ministrem sprawiedliwości, tak. No, to jest właściwie najtrudniejsze do zrozumienia dla wielu młodych, bym powiedział, polityków, jak rozmawiam z koleżankami czy kolegami, którzy są pierwszy raz posłami i oni to obserwują, oni tego nie rozumieją, są z tym zbulwersowani. Zawsze tak było, że jak trochę, że ta wazelina w polityce czy coś, to było takie skuteczne rozwiązanie, ale na własną karierę, prawda, na pewno nie powinno się nagradzać w jakiś szczególny sposób tych, którzy zwątpili w zasadniczy sposób. Których poglądem jest zmiana poglądów. No więc to oczywiście ci, którzy mają najtwardszy kręgosłup czy charakter, to zawsze najbardziej z drugiej strony obrywają i najmniejsze szanse mają to na prawda. Zaszczytne, prawda, i eksponowane stanowiska i tak dalej, bo mówią prawdę i domagają się konkretów rozliczeń, konsekwencji w tym wszystkim. No tak toż wie, że w życiu się wybiera, albo się tam chce się spojrzeć w lustro bez skrupułów, prawda, albo się przyjmuje albo taktykę. Albo się chodzi do kosmetyczki nieustannie. No właśnie, albo węża, taktykę węża z zygzakami się poruszać. Tak. No, tak to już niestety jest. No to oby dobra zmiana jednak nie poruszała się zygzakiem, tylko tak linią prostą, bo to szybciej, łatwiej. Prosto do celu. Znaczy łatwiej może nie, ale szybciej i bardziej godnie. I chyba rozsądniej w sumie w konsekwencjach. Tak. Rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, gdyby się państwo zastanawiali, Januszem Szewczakiem, który zawsze znany jest z tego, że ma swoje własne zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A my, żeby obudzić może dobrą zmianę, to posłuchajmy New Model Army i Vagabonds. Radio Wnet, www.wnet.fm